tych wyścigów? 41! Teraz są na półmetku, wyobraźcie sobie, są na półmetku. Jak oni są już wjeżdżeni? Co będzie się działo pod koniec sezonu, to nawet ja nie wiem, bo na początku sezonu spokojnie jechałem i pokazywałem, no dawaj, a teraz chłopaki czekać, są tak wjeżdżeni, że ja już nie umiem ich dogonić. Działo z pewnymi osobami, które zaraz wyczytam, to jest masakra. Co się działo? Trzeci, Tomasz Jarząbek, zapraszam na podium. To był jedyny pechowiec tego dnia, ponieważ dwa razy położył motocykl, dwa razy szybko podbiegł, podniósł go i pojechał dalej. Za drugim razem jeszcze mu motocykl zgasł, musiał go odpalić. Dogonił, dopędził i na trzecim miejscu wywalczył, wyharatał, wygryzł sobie to miejsce, naprawdę brawo, brawo. Powiem, że ten czas to był 2:00. Super. 42-konny motocykl bez możliwości ingerencji w silnik oraz zawieszenie. Wyobraźcie sobie to zawieszenie, nie ma regulacji, nie można tam w ogóle nic zrobić poprzez jakiekolwiek kręcenie sobie dobiciem i odbiciem. Szymon Wilk! A na pierwszym miejscu widzieliście, przepięknie jeździł, przepięknie od początku do końca. Cisnął naprawdę tak równym tempem jak Lorenzo. Nazywamy go Leszek Żońca Kosmita! Dwie dziewczyny w Open 300 cięły Jadwisia na drugim miejscu! Brawo, zapraszam! A na pierwszym miejscu! Naprawdę z dobrym czasem, bo 2:26 tutaj Agnieszka! A na trzecim miejscu Marcin Bosowski! W drugim miejscu Marcin Kowraszka 80! W pierwszym miejscu Szymon Rudak, jak my nazywamy. There's a cold wind blowing.
trzecim miejscu z wynikiem 2-0-1-2, czyli bardzo niskie. Szymon Wilk, zapraszam cię. Do niego będą należały przyszłe wyścigi, a nie do nas. Na drugim miejscu 20-latek. Dzisiaj ciął naprawdę bardzo ładnie. Z czasem minuta 59,2. Tomek Jarząbek. Złamał barierę 59, minuta 58,9 na 300. Leszek Żońca, nasz kosmita. Po naprawdę mocnej walce z wynikiem 2-0-6 Mariusz Wilk. Złamałem 2-0-8. Nie wchodziło i nie jechało. On na pewno chciał innego rozwiązania. Na pewno chciał szybciej jechać. Widać było, że walka była, ale dzisiaj się nie udało. Chociaż jest na drugim miejscu. Szymon Rudak. Brawo! Ale Marcin Habraszka pojechał idealnie. Chodź do nas, to jest pierwsze miejsce. Kabi Open 300, to są nasi naprawdę mocni kierowcy. Także była masakra. Ci kierowcy właśnie na tych 300-kach, na tych 40-konnych maszynach wykręcili tu minuta 58 dokładnie. Minuta 58,1 nawet jest, więc to jest bardzo blisko już minuty 57. Słuchajcie, na trzecim miejscu Filip Korytkowski. Ale kto? Na drugim miejscu po fascynującej walce z czasem, on się chyba nie spodziewał, że zrobimy ta 58. Szymon Wilk, 17 lat. Niech was ta broda nie zmyli. A na pierwszym miejscu naprawdę perfekcyjny jadący. Czuję motocykl, czuję tor. Tomek Jarząbek. Na trzecim miejscu Open 300, pięknym motocyklem, który był żółciutki, Rafał Świerc. Na drugim miejscu Marcin Haber, 81, Habraszka. Na pierwszym miejscu, no, czasem minuta 58,1, czyli już blisko siódemeczki, a w przyszłym roku myślę, że i szósteczki, bo tam da się jeszcze pojechać, powiedziałem, że się da, jadę jak... Ale widzę, że się da. Dominik Stefanowski.